Pierwsze słowo w meczu należało do drużyny gości, ponieważ już w 10 minucie Karol Domian wykorzystał braki w obronie Kaszubi i strzelił gola. 3 minuty później Dawid Hayden zdobył kolejną bramkę. Na odpowiedź gospodarzy trzeba było poczekać do 22 minuty meczu, ponieważ dopiero po faulu w polu karnym drużyny z Kartu sędzia podyktował rzut karny. Wykorzystał to Piotr Kwietniewski, który zdobył tym samym kontaktową bramkę. W 90 minucie mogło być 2-2. Po dośrodkowaniu z lewej strony w polu karnym gości główkował Bartosz Prokopów, niestety nieskutecznie. Ogólnie myślę, że byliśmy drużyną lepszą w tym meczu i wydaje mi się, że remis byłby bardziej sprawiedliwy, natomiast no, kilka błędów w obronie, do tego błędy sędziego jeszcze w końcówce meczu no, spowodowało to, że przegraliśmy ten mecz 2-1, co uważam, drugi mecz w tej rundzie jest dopiero przegrany, także nie jest źle. Mimo niesprzyjającej pogody na stadionie w Kościerzynie zgromadziło się wielu kibiców obu drużyn. Nie zabrakło okrzyków, klubowych flag, a zwolennicy drużyny przeciwnej odpalili race. Derby Kaszub były meczem o podwyższonym zagrożeniu, dlatego w ochronę spotkania włączyła się Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie. Policjanci zabezpieczyli mecz profesjonalnie i nie doszło do żadnych bujek między kibicami obu drużyn. W akcji uczestniczyli zarówno kościerscy policjanci, jak i kartuscy, którzy przyjechali na mecz z zawodnikami tamtejszej drużyny. Ostatni mecz w rundzie jesiennej odbędzie się w sobotę w Gdańsku. To właśnie wtedy zawodnicy Dawida Banaczka zmierzą się z Lechią 2 Gdańsk.